Witamy Was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj jesteśmy w takim oto miejscu, blisko praktycznie Inowrocławia. Dlaczego blisko Inowrocławia? Tak właśnie dzisiaj to wyszło, że akurat właśnie to wyszło, o, tak krótko powiem. I jak wcześniej zauważyliście grób, tak, no to patrzcie, prawdopodobnie w tym miejscu, zaraz wam coś pokażę, żeby nie było, że was coś, o. Prawdopodobnie tutaj leżą polegli polscy żołnierze. Dalej idę tam na wprost. Są dwa kolejne groby i po drugiej stronie drogi są kolejne właśnie takie zbiorowe mogiły. O, wysuszone drzewa. Te drzewa też swoje poprzeżywały. O, przejdziemy. O, tutaj jest. Tu taka droga. I tutaj widać zaraz kolejną mogiłę. I zobaczcie. Tu. Tam w oddali też jest, ale pewnie tak za bardzo nie widać, ale tam zaraz przejdziemy. Tutaj są ofiary NKWD i Niemców, którzy w latach wojennych w tych miejscach właśnie mordowali. Czemu NKWD? To już wam opowiadam. NKWD w połowie 1945 roku likwidowało tak zwanych żołnierzy leśnych, że po cichu działali jak Armia Krajowa i inne tego typu ugrupowania paramilitarne z okresu wojennego. Tutaj właśnie są te mogiły polskich żołnierzy, a tak to też wam powiem. Nie wiem, kiedy właśnie będę się znowu wybierał w inne miejsce, żeby nagrać też urbex, ale z radzieckich mogił. O, tutaj jest ten kolejny, ta kolejna mogiła, jak widzicie. Tutaj jest ścieżka, tylko że ja trochę tak tą ścieżką szedłem. Od tamtej mogiły, co pokazywałem. Tutaj tylko Polacy leżą. O. I tak to po jednej stronie wygląda. O. Sobie popatrzcie. Tak to wygląda. Jeszcze po drugiej stronie jest tego więcej. I właśnie się wybieramy na drugą stronę drogi. Tutaj, o, jak widać, drzewa też powycinane, ale tutaj widać, że ludzie dbają o pamięć właśnie tak zwanych żołnierzy wyklętych. O. Tak to w ogóle wszystko jest. Kurczę, kłoda leżała i trochę zapomniałem o sznurówce i sznurówką przyhaczyłem, ale spokojnie. Idziemy na drugą stronę drogi. O, żeby nie było, drogę macie. O, jakaś tam tablica, jedna, druga, trzecia. O, przepraszam, cztery, pięć. Pięć i jeszcze tam dalej
Koło samochodów też jest coś ciekawego, to zaraz wam wszystko pokażę na tablicach dodatkowo, żeby wszystko było zgodnie, tak jak mówię. O, asfalt. Tam jedzie jakiś samochód. O, patrzcie. Taka informacyjna. Tutaj 9 na 10 pożarów. O, coś takiego. Żeby nie było. O, tutaj taka tablica, że zabawa z ogniem. Coś takiego właśnie. Kolejna. O, żeby nie było. Pojemnik na odpady. Tutaj kolejna tablica. O, żeby nie było, to pokażę. O. Nadleśnictwo Gniewkowo, regulamin. Wszystko tu jest. O. Tutaj tak to wygląda. Taki lasek. Tu na drzewie coś jest. Jak, taka informacja. Dalej też coś tam pokażę. O, kolejny pojemnik na odpady. I tutaj jest taka strzałeczka, gdzie, co, jak. Tu kolejna i kolejna taka mapka. I tutaj kolejne takie same. I tutaj coś takiego. O, tak to wygląda. O, tutaj już do kolejnych mogił jest kostka ułożona. Tak to wygląda też w ten sposób. No to idziemy dalej zobaczyć. Ładnie, elegancko. O, lasy ładne. O, żeby nie było, że coś ściemnią, to nie będzie nic dokładane do montażu filmu ani nic. Tylko o, cały taki film to będzie dzisiaj. Czyli ten film wlatuje w środę o godzinie 16. O, tutaj nigdy więcej faszyzmu. O, coś takiego. O, patrzcie na drogę. Spójrzcie, jak to ładnie zrobione. O. Tutaj jedna tablica, druga, trzecia, czwarta. O, tutaj i coś takiego u góry na złoto. I taki pomnik tutaj. A tu z tyłu są kolejne mogiły, tak jak wcześniej mówiłem. Zejdziemy, ewentualnie później się wróci tą oto ścieżką. O. Tutaj tak samo leżą polscy żołnierze walczący w lasach. O. Taka pamięć o ofierze, którą złożyli przed 39 rokiem Polacy, to jest właśnie to, że walczyli do końca, nawet z komunizmem. Tak, właśnie o to też tutaj Polakom rozchodziło się o to. Tu jest kolejna, tutaj te konwalie sobie rozkwitają. O, paprocie. O. Tak to wygląda. I tutaj dwie kolejne mogiły. O, przejdę trochę inaczej, żeby lepiej to było widać. O, i minimalnie się cofnę. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Takie
trzy mogiły i tutaj jedna dodatkowo. O. I tutaj jest taka jedna większa mogiła, ale zbiorowa. No to do następnego.